Kruki się wypasają. Dzień drugi w Norwegii miał się prezentować tak, że z tego miejsca Wensud mniej więcej mieliśmy ruszyć dalej na północ drogą 17. Jak zobaczycie, ona jest przepiękna tutaj naprawdę. Będzie widać na tym wideo dużo ładnych widoczków. No ale poniesieni adrenaliną dojechaliśmy kawałek dalej gdzieś tutaj, więc mieliśmy trochę mniej. A jak tutaj widzicie, 7 godzin, 7,5 godziny, prawie 400 km przez te przeprawy promowe, których na tym odcinku nie brakuje. Ten odcinek i czas znacznie się wydłużył, ale jak już dojechaliśmy do końca praktycznie, okazało się, że prom z Bodo nie kursuje tak często do Moskwy, bo raz na 3 godziny, więc pocisnęliśmy jeszcze kawałek dalej i trasa wydłużyła nam się, jak tutaj możecie zobaczyć, do ponad 10 godzin, a zrobiliśmy prawie 500 km. To było naprawdę coś pięknego i Norwegia taka jest właśnie w lipcu, że możecie jeździć nie patrząc na godzinę, bo czy jest godzina 21 czy 1 w nocy, i tak jest widno, czego nie doświadczycie na południu Europy, no bo już koło tej 20 czy tam nawet wcześniej trzeba szukać miejsca na nocleg. A tak, my byliśmy chwilę przed 3 w Bodo, chwilę odpoczęliśmy i wygrzeliśmy się, bo solidnie zmarszliśmy po tej trasie nocnej, jednak mimo że słońce nie zachodzi, to po tym zmierzchu, czy jak to nazwać, trochę się ochładza i tam temperatura 10 stopni przez 2 godziny czy 3 potrafi wyziębić człowieka. Także w Bodo o 3 w nocy ruszyliśmy sobie dalej na Lofoty, ale o tym w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam na obejrzenie tej trasy i jak to wyglądało drogą numer 17, praktycznie z Wensund aż do Bodo. Kolejny prom. Dzisiaj jest dzień pod kątem promów. Już musiałem założyć okulary, bo soczewki sobie wsadziłem brudnymi paluchami i jakieś zapalenie spojówek mi wchodzi, kurde. A wiecie, że tutaj aptekę to można znaleźć co 100 km, także jak macie zapalenie spojówek, to trzeba kupić sobie coś w Polsce najlepiej na to. Teraz jesteśmy w Forvik, taka miejscowość. Idziemy płynąć do Tjotta takim oto właśnie promem. Pogoda naprawdę sztosik, dopisuje. Można chodzić w takiej bluzeczce i jest rewelacja. Patrzcie sobie trochę na to, jak tam jest ładnie, tam będziemy właśnie płynąć. A to jest ta miejscowość, gdzie jesteśmy, Forvik. Ten most za moimi plecami, Helgelandsbrua, czy jak to się czyta, to jeden z najpiękniejszych mostów, jakimi mieliśmy okazję jeździć podczas tej 9-dniowej wycieczki do Norwegii. Norwegia generalnie kamperami stoi i to większość, może akurat nie tutaj, ale wydaje mi się, że każdy szanujący się Norweg na swoim podwórku ma kampera. Tak to wygląda z naszych obserwacji, jak przejeżdżamy przez te wioseczki. Jakieś 45 minut będziemy sobie tędy płynąć i później jedziemy kawałek, następny prom, jedziemy kawałek następny i tak dalej, 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 aż do Bodo. 300 km takich fajnych trasek i promów. Fajnie, bo na tym promie można sobie odpocząć, można sobie coś tutaj zjeść, kawkę sobie strzelić i wypoczęty wsiadasz zaraz na motocykl, ciśniesz dalej. Idealna trasa, 17 Norwegia na Lofoty.
Ale rewelacja, zdążyliśmy na farcie, na prom. Dosłownie 2 minuty i odpływał. Tutaj trochę wieje, ale nie pada dzisiaj ani kropli deszczu. Na nas nie spadło, także genialnie. Teraz mamy do przejechania 90 km, co powinniśmy zrobić bez zatrzymywania w jakąś godzinę 20. I następny prom. Cały czas droga numer 17 na Lofoty. Która to godzinka? 23:08. W drodze na Lofoty. Dzień, który? Zaraz trzeci. Zaraz trzeci. W Bodo czeka na nas prom o 3:00. I ruszamy. Jak tam, Konrado, się masz? Dobrze? Jest dobrze. Szykujemy hambuksy. A, to pięknie. Jak masz żreć mięso o 23:00? Kolacyjka. Dorzucę następnym razem do boczucia czy do czegoś tam. 23:00. Dobra, przesor, bo ja nagrywam. Oż ty, to na razem się nagrywamy. 23:10. W drodze do Bodo, a potem Lofoten. Mierzymy to. Ciach. Ale konkrecik mięsko. To jest kolacja. Z takim widokiem. No i ciężko tutaj taki jednoznacznie podsumować ten dzień, bo byliśmy mega zmęczeni i praktycznie jak dojechaliśmy na Lofoty, to musieliśmy i tak znaleźć zaraz kemping. Chcieliśmy przespać się na dziko gdziekolwiek, żeby tylko odpocząć, bo naprawdę byliśmy wykończeni tym dniem. Także można było po prostu tam gdzieś w tej miejscowości Foroy, gdzie dopłynął ostatni prom na tej trasie, po prostu się rozbić i przespać następnego dnia w pełni sił, ruszyć na Lofoty. No ale stracilibyśmy wtedy 3 godziny na promie. A tak kimnęliśmy się trochę na promie, pojechaliśmy do tej słynnej miejscowości A, no i znaleźliśmy sobie kemping już na Lofotach. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie pójdziemy sobie na plażę Calvica Beach. No, jest tutaj na Lofotach parę fajnych hikingów, o których też opowiemy w kolejnym odcinku. Na razie, hej!